Nad skocznią w Predaczco pojawił się Archanioł i po porywającym locie dokonał w niebo wstąpienia. No, na pewno nietypowa recenzja. Tytuł Mistrza Świata na dużej skoczni, a zwłaszcza styl Adama Małysza zrobił ogromne wrażenie na trenerach ekip zagranicznych do tego stopnia, że zabrali wielu swoich zawodników na regularne treningi, ale w góry, tutaj, tuż obok, w Latemar, na wyciągi, jest ich tu 18 i po prostu pojeździli sobie, widząc, że złoto jest dla Małysza. Tak mówili wszyscy prawie trenerzy ekip zagranicznych. Proszę Państwa, rozpoczyna się konkurs z numerem pierwszym Michał Doleżal. Czesi starają się ustabilizować swoją formę w tym sezonie. Jest Apoloniusz Steiner, z lewej strony Piotr Fijas, jego ojciec, trener dwuboistów, który jest tutaj na Mistrzostwach Świata, mówił, że potrzebuje 2 lat spokoju, żeby niewątpliwy talent tego chłopaka się rozwinął. No ale widzieliśmy, ten skok niestety nie był dobry, a w Mistrzostwach Świata i w ogóle w każdym konkursie nie można pozwolić sobie na takie obsunięcie. I Robert Mateja, kiedy rozmawiałem dzisiaj z Apoloniuszem Steinerem, powiedział mi: no mam nadzieję, że w końcu się obudzi. Robert, byłaby pora. Ma odbicie, ale za wysoko wyszedł, nad bólą otworzył się, no i skok niestety niedobry. No i wiadomo, jest tata i Steiner Junior, Tomisław Steiner. Poprawny skok, ale mam wrażenie, że ten sezon już troszeczkę jest długi dla Tonia, że jednak ci najmłodsi nie wytrzymują obciążeń całego cyklu Pucharu Świata. Mika Kojonkowski niezwykle chwalił Adama Małysza, ale on nawet w czasie, kiedy przeżywał lekki kryzys, mówił o nim, że to jest wielki mistrz. Ingebrigtsen, jak upara się z problemami mentalnymi, będzie skakał bardzo daleko i skoczył. To jest zdecydowanie najdłuższy skok i trzeba powiedzieć, że mimo tych zaskakujących przygotowań do konkursu, 100,5 metra jazdy na nartach zjazdowych, i to niekoniecznie po tych przygotowanych szerokich szlakach, tylko szukali sobie miejsc trudniejszych. 100,5 metra oczywiście prowadzi. I teraz Marcin Bachleda. Za nami 25 zawodników. Widzieliśmy klasyfikację i teraz Marcin. No i dobrze, do 90 metrów doleciał, chociaż niewątpliwie ciągle ma w pamięci to swoje najwyższe 11 miejsce w tegorocznych startach w Pucharze Świata. No ale to nie jest skocznia dla niego. Z niższej belki, zatem on może tutaj niespodziewanie w dzisiejszym konkursie sprawić niespodziankę. Już ma to dynamiczne wyjście, ładny lot, ale krótko, a więc powtarza się sytuacja. Widocznie, gdy chce za bardzo, siłowo usztywnia się i nie ma efektu. Wejście było dynamiczne, ale od razu poszedł do przodu. No i później już nie ma z czego odlecieć. 93 metry, zatem niespodzianki nie będzie. I w masce Tami Kiuru. Do tej pory mówiono, że jest specjalistą od wielkich obiektów, no ale on ma przede wszystkim to niewiarygodne, piekielne, mocne wyjście z progu. Dobry lot i będzie daleki skok. Świetny skok, a zatem jednak ta forma Kiuru jest rzeczywiście stabilna. I na treningach, pod nieobecność Adama Małysza, on skakał najdalej. Adam zaczął dość późno startować. Wyglądało, że lądował tam dokładnie na linii 100 metrów. I w tej chwili jest potwierdzenie, 100 metrów, jest pierwszy. 12 lat młodszy od niego, ale już partner z drużyny, która zdobyła złoto na Mistrzostwach Świata w konkursie przed paroma dniami, Artu Lappi. I też dobry skok. Też dobry skok. A zatem
zgodnie z oczekiwaniami. I teraz Lars Bystel skoczył świetnie na treningu. No i wygląda na to, że to drugi as rękawa Kojankowskiego, Ingebrigtsen. I właśnie Bystel, którego przypomnę, nie było w konkursie pierwszym, indywidualnym, na dużej skoczni K120, zastąpił w drużynie Ljokelsoja. No i teraz 98 metrów, zatem bliżej 2,5 metra, aniżeli Ingebrigtsen jest czwarty. Za chwilę wicemistrz świata, przegrał tylko z Adamem Małyszem parę dni temu, trzeci na Igrzyskach Olimpijskich i jest w wielkiej formie Matti Hautamäki. Na niego stawia Nikunen, mówi, tylko Małysz może go pobić. Dobrze wyszedł z progu. No i jeden znowu z najdłuższych skoków w granicach Kjuru i Ingebrigtsena. Dalej metr, 101. Dalej od Kjuru, który prowadzi, pół metra dalej od Ingebrigtsena, który był do tej pory drugi, będzie oczywiście w tej chwili trzeci, Noriaki Kasai. Odbudowali się po Willingen, zwycięstwo, odmiana mentalna, no ale wiadomo, że on trenuje od pół roku z fińskim trenerem Pekką Niemelä. Jest rzeczywiście w tej chwili w bardzo mocnej formie, poza tym dynamiczny. A to jest właśnie to, co trzeba zrobić na tej skoczni. Ładny lot i dobry rezultat. Trudno mi powiedzieć, czy skoczył tyle, ile Hautamäki, ale bardzo dobry skok. Bliżej 2 metry od Hautamäkiego, zatem będzie za Hautamäkim, Kjuru, Ingebrigtsenem. To już znana postać Björn Einar Rumoren, zwycięzca ostatnich zawodów Bischofshofen, turnieju czterech skoczni. No i dobry skok, bardzo dobry skok, a na treningach właściwie nie było go widać. Czyli odpoczęli, ma znakomite dojście i kontakt z zawodnikami Mika Kojankowski. Hideharu Miyahira był już medalistą Mistrzostw Świata przed 4 laty w Ramsau. Willingen był drugi w Pucharze Świata, ostatnim za Kasain. No i potrafi skakać, zwłaszcza na normalnych skoczniach. I świetny skok. Wydaje mi się, że dalej niż Kasai. 101 metrów. A zatem jest w tej chwili, zależy od not, albo razem z Hautamäkim 19, 19,5, 19,5, podobne noty, ostatnia polskiego sędziego. Pół punktu wyższą notę ma Hideharu Miyahira. No i tym samym coraz ciekawsza rywalizacja. Piękny konkurs. I mamy jeszcze jednego Norwega, Roar Ljokelsøy. Dał mu odpocząć, nie startował w drużynie. I wraca zwycięzca Pucharu Świata z Sapporo. Nie ma Petersena, a ten skok zdecydowanie krótszy i od Rumorena, i od Bystoela. Przypomnę, najdalej z Norwegów Rumoren. Martin Helvard był trzeci na Mistrzostwach Świata w Lahti na 90-metrowej skoczni. W tym sezonie znakomity początek Pucharu Świata, 3 wygrane. Ma już ich w ogóle 6 w karierze. No a niegdyś 2 medale Igrzysk Olimpijskich w 92 roku. Helvard w powietrzu i też powalczył o długość, a więc jednak on jest fighter. To jest zaskakująca końcówka. Zaskakująca końcówka, dlatego że na żadnym z treningów Helvard nie zbliżył się do 95 metrów. To jest zaskoczenie. 100,5 metra Martin Helvard. Wysokie noty, chociaż niższe od rywali. A teraz już, proszę Państwa, wiadomo, kto jest na belce. Adam Małysz. Adam Małysz. Dzisiaj tylko gorszy skok na treningu. Jeszcze poczekaj. Pokazuje Apoloniusz Steiner i rusza. Adam Małysz. Zobaczymy, czy jak na treningach, kwalifikacjach, zdecydowanie najbardziej.
I świetny skok, zdecydowanie najdalej, pięknie, proszę Państwa, pobił ich wszystkich i to niewiarygodnie, gdyby teraz Państwo właśnie mogli to zobaczyć, jak tu wszyscy momentalnie zareagowali, 104 metry, zdecydowanie najdalej, 3 metry dalej od Miyahiry, Hautamäkiego. No już w pierwszym skoku powalczył, odwraca się sytuacja przed dwoma laty w Lahti. On miał pierwszy skok zepsuty i dopiero w drugim, podobno najlepszym w jego karierze, tak wszyscy trenerzy mówili, kiedy skoczył 98 metrów, a rywali skakali po 90-91, wygrał Mistrzostwo Świata. W tej chwili jest zdecydowanie pierwszy, 135,5 i ma 5,5 punktu przewagi nad Miyahirą i nad Hautamäkim, 6 punktów. Wszystkie noty po 19 i teraz Hannawald. Pojawił się Hess, trochę zrezygnowany. Sven Hannawald. No ciekawe, czy jest w stanie włączyć się do walki, ale narzekał tu na konferencjach prasowych i krótko, powyżej 95 metrów. No nie ma na pewno Hannawalda na podium. 95 metrów. Tymczasem po pierwszej serii mamy znakomitą sytuację. Adam Małysz o 3 metry dalej od rywali i nota 5,5 punktu wyższa i od następnego Hautamäkiego o 6. Miyahira jest za nim. Hautamäki, czwarty Helvard, piąty Kjuru, Ingebrigtsen, Kasai, Rumoren, Lappi, Bystoel, Ligel 11, ale to wszystko już jest daleko i mniej ważne, bo najistotniejsze, że prowadzi po pierwszej serii Adam Małysz. Wszyscy krzyczą, kiedy jest Simon Amann. No, stał się już postacią światowych skoków. Dwa złote medale na Igrzyskach Olimpijskich. To już jest przepustka do historii. W pierwszym skoku 93 metry. No i nie udało mu się w pierwszej serii skoczyć tak dobrze jak w treningowej. No ale Simi chce o sobie przypomnieć. 102,5 metra, zatem na razie długa. Ładna pozycja w locie i druga odległość, 102,5 metra. Hannawald. Daleko. No, niedawno chodzili za nim ochroniarze w Zakopanem, Willingen. Widziałem wysokich dżentelmenów, którzy go ochraniali. Teraz spokojnie może już wszędzie pojawiać się sam. Hani w locie, no jak zwykle ładnie, tylko dlaczego aż tak krótko? Przypomnę, że do drugiego Witthelsla traci Adam Małysz 63 punkty, do trzeciego Achone na 37. To jest ten trzeci cel sezonu dla Adama Małysza. Pierwszym był turniej czterech skoczni, było trzecie miejsce. Drugim Mistrzostwa Świata i to wyszło pięknie. Teraz też ładnie wyszło Ljokkelsejowi Urman. Później zobaczymy Nagilera, Dysuma, Peterkę, Lindströma, Ligla i ostatnia dziesiątka, którą kończyć będzie Adam Małysz. Już to coraz bardziej zaczyna gęstnieć atmosfera i emocje kibiców, którzy pokazują na palcach zwycięstwo polskiego skoczka. Że ten moment jest bliski. Urman 98,5. Hanno Lepisto zadeklarował publicznie, że miewa bezsenne noce. No, ale niewątpliwie po takim wspaniałym początku sezonu można było oczekiwać, że zdobędą wiele medali, a przegrali i drużynę, i indywidualnie. A teraz no, to już jest potwierdzenie, że dzieje się coś niedobrego z tym zespołem. Taka nieporadność. 90 metrów, nieustany skok. Koffler przy upadku potłukł sobie żebra. Nie wiadomo, czy będzie startował w Pucharze Świata. Witthetzl rozsypał się psychicznie i właściwie nie miał chęci startować w Mistrzostwach Świata w dalszej części. No, tu się bronił, przenosząc ciężar na lewą nartę, ale było już za późno. Veli-Matti Lindström. No więc teraz Finowie mieli tu ogromny apetyt na to, by pokonać Adama Małysza. I ciągle jeszcze blisko jest Hautamäki, Kjuru.
No i pokazuje, że możliwości rzeczywiście Finów są ogromne. Veli Matti Lindström 3 metry dalej niż w pierwszej serii, 101 metrów. A będą jeszcze skakać Lappi, Kiuru i Hautamäki. Ligl. Dziennikarze austriaccy mówili mi, że właściwie nie było mowy o tym, by któryś z Austriaków, z tych 5 zwycięzców tegorocznych Pucharów Świata, nie zdobył złotego medalu. Tymczasem proszę zobaczyć, to się zdarzało w drużynowym, to się zdarza w konkursie indywidualnym i tymczasem, ja nie wiem, czy nie jest to jakaś przykra dolegliwość ręki, tak przynajmniej przez moment wyglądało, upadek Ligla, upadł w konkursie drużynowym i teraz 99 metrów, to nie była jakaś próba zaatakowania rekordu skoczni, czy też uzyskania rezultatu. No tak, tam chyba początkowo było i skrzyżowanie nart z tyłu, a później nie było już szansy obronienia się. Tak, ewidentnie. Narta po narcie i oczywiście nie mógł ustać tego skoku po wylądowaniu. No ale to już jest drugi ze zwycięzców Pucharów Świata, a zatem jakiś bardzo głęboki kryzys Austriaków. To wszystko już chyba kwestia słabości. Na dodatek nie wiem, czy nie tracą Floriana Ligla do końca sezonu. O, to byłoby na pewno poważne osłabienie dla tej ekipy. Rozpoczyna ostatnią dziesiątkę Norweg Lars Bystøel. Powyżej 95 metrów. No i po nim Lappi, Rumoren, Kasai, Ingebrigtsen, Kiuru, Helvard i ostatnia trójka Hautamäki, Miyahira, Małysz. Za chwilę Artur Lappi. Dobry skok. Lappi miał pierwszy skok, 99 metrów. No i teraz 102 metry. I Rumoren. Rumoren tu bardzo dobrze w pierwszej serii skoczył, ale ten skok już był słabszy. No ale na treningach mówiłem już przy okazji jego startu pierwszej serii. Nie spisywał się specjalnie. Teraz 96,5 metra i będzie dalsza lokata. Lappi, Lindström i dopiero trzeci Rumoren. Przegrał zatem z dwoma Finami. Kasai, ale stać go na duży wyczyn. Jest rzeczywiście w znakomitej formie. Przede wszystkim odblokował się wieżę. Potrafi daleko skakać i świetny skok. Bardzo daleki. Myślę, że w granicach skoku z pierwszej kolejki Adama Małysza. Widać zresztą po nim, że zrobił to, co powinien. Funaki podglądał ten skok. Tak, dokładnie 104 metry. Tyle, ile Adam Małysz w pierwszej kolejce. 99 metrów miał. Pierwszy oczywiście będzie w tej chwili zdecydowanym liderem. Noty 19. 1,19,5. Zatem wysoko. Łączna nota 259,5. To jest szansa na podium. I od razu odpowiedź Norwega. Tommy Ingebrigtsen, szósty po pierwszej serii. To już ostatni z atutów Kojonkowskiego. Będzie podium czy nie? To jego zaskakujące ruchy, ale na dojeździe pozwala im Kojonkowski robić wszystko, jeżeli to przynosi efekt, a przynosiło. I znakomity skok! Jeszcze dalej! Jeszcze dalej Ingebrigtsen, a więc mówiłem, nieobliczalny. I ciekawe, czy 105 metrów najdalej. 105 metrów to jest duże wyzwanie dla Adama Małysza. Znowu ten konkurs zaczyna się robić niesamowicie emocjonujący. 105 metrów i ciekawe 18,5, 19. 18,5, ogromny rozrzut, 18,5, 100 metrów w pierwszej kolejce Tami Kiuru. Bardzo komplementował Kojonkowski Nikunena, powiedział, przygotował ich znakomicie.
Trochę szkoda Ahonena, bo on tu powinien powalczyć o złoto. I teraz Kyuru bliżej. A zatem pierwszej riposty ze strony Finów nie ma. Kyuru tylko 102 metry. No tylko, aż 102 metry. Trzeba za tę granicę przecież dolecieć. No i łączna nota za ten drugi skok 131, będzie trzeci. I teraz Martin Helwart, pierwszy skok zaskakująco dobry, 100,5 punktu, dobre noty. Czy po raz drugi stać go na taki skok? Blisko, za blisko by był medal. A więc Austriacy, tak jak Niemcy, no klęska właściwie na Mistrzostwach Świata. I pozostaje, proszę Państwa, trójka. Hautamäki jest już na belce, później Miyahira i Małysz. No, dużo zależy od tego skoku. Hautamäki w pierwszej próbie miał 101 metrów. A jest w stanie daleko skoczyć. Już tylko trzech. I trzy medale do wzięcia. Hautamäki. Krótko. Coś się tam musiało zmienić w górze. Jakiś silniejszy wiatr. Niemożliwe, bo zaczęli tak skakać zdecydowanie krócej. 95,5 metra. Robi się trudna sytuacja. Jeżeli wszyscy skaczą zdecydowanie bliżej, to znaczy, że nie przypadek. Siódmy. I teraz wszystko już tylko w nogach tych dwóch skoczków, ale i w siłach natury. Czeka, czeka Hirokazu Yagi. A więc jednak tam się coś dzieje, proszę Państwa. Tego wiatru nie widać, tu nigdzie nie ma tych pomiarów, miało nie wiać, coś się jednak dzieje. 101 metrów, Miyahira miał w pierwszej kolejce i teraz skoczył 100 metrów, ale to nie jest tak daleko, jak trzeba, żeby wskoczyć na podium. Zatem za moment będziemy wiedzieli, czy Ingebrigtsen, on już ma medal, ale czy będzie drugi, czy też... Miyahira 101 metrów, nie jest w stanie go wyprzedzić. Kasai, tak, jest. O pół punktu jeszcze przegrał z Kasai. No i teraz zostaje tylko jeden. Adam Małysz. Czy będzie czwartym w historii, który wygra dwa złote medale? Rozpoczął to słynny Wirkola w 66 roku. Później Gary Nepalko w 70 roku. W 74, ostatni, prawie 30 lat temu, był słynny Hans Georg Aschenbach. Ale to jest być może dekada Adama Małysza. To nie jest jego ostatnie słowo. No i popatrzmy, czy dzisiaj po frunie za chwilę po drugi złoty medal. 104 było w pierwszej serii. I za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. Adam Małysz w powietrzu. Płyń, 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 jest, jest, nikt mu tego nie zabierze, po prostu sam sobie to wyrwał, przeciwko naturze, przeciwko rywalom, pięknie, jest złoty medal, noty fantastyczne, a odległość 107,5 metra, drugie mistrzostwo świata z rekordem skoczni, tak tylko wygrywają najwięksi w historii i on do tej historii wskoczył tak łatwo, tak pięknie i tak wzruszająco dla wszystkich. Złoto, złoto i jeszcze raz złoto. Drugi złoty medal. Proszę Państwa, miał złoto w Lahti, właśnie na tej skoczni normalnej, 90-metrowej, a teraz obronił tytuł. W jakim stylu? Tam skoczył podobno najlepszy skok życia. 98 metrów pobił o 8 metrów rywali, ale tu ich także zmiażdżył, znokautował. W pierwszej serii o 3 metry, a w drugiej wprawdzie tylko 2,5 metry dalej od Ingebrigtsena, ale w obu był najlepszy. No i widzą Państwo, jest po raz drugi złotym medalistą w historii Mistrzostw Świata. To się rzadko zdarzało, o czym mówiłem. Adam Małysz. A zatem, uff, wielki kamień serca mi spadł. Ja muszę powiedzieć, że nie wszyscy wierzyli w mądrość planu przygotowań Apolloniusza Tainera, a teraz Szapoba. Myślę, że trzeba oddać mu, że Polak stworzył najlepszy plan. Przegrali Niemcy, przegrał Hess, przegrał Kojonkowski, przegrał Nikunen, a Tainer wiedział, że przy tej równej bazie, powiedział, wykonaliśmy niezwykłą pracę przed sezonem, to już trzeci rok, przecież on wie, co robi, a później powiedział, musimy się gdzieś schować,
i zrobił to mądrze. Ramzał, 4 dni treningów, tydzień przerwy, by Adam nabrał głodu, świeżości. Wrócił, znowu 4 dni treningów i jest fenomenalny efekt. 2 złote medale. Brawo Apoloniu Steiner, brawo jego współpracownicy. Piotr Fijas, niezwykle ważny duch. To jest ten człowiek, który wykonuje szereg trudnych, imitacyjnych treningów. Na jego barkach Małysz ląduje tysiące razy w sezonie.